Witam was serdecznie, z tej strony Bolek i chciałem wam powiedzieć, że ten rok dla mnie był naprawdę, pomimo tego, że były zloty i upadki, wyszedł taki tak na plus, bo spełniłem moje największe marzenie, mieć kanał, który ma 1000 subskrybentów i teraz mamy prawie 10 tysięcy. Moim pierwszym filmem na tym kanale była reakcja na kawałek Szpaka i BDS-a na osiedlu. Było to 10 lutego tego roku i byłem w szoku, że tyle ludzi tego oglądało. Przedtem już miałem kanały i tak, dlatego ja już od początku miałem w miarę dobrze montować. Nie jestem jakimś feste dobrym montażystą, ale myślę, że aż takim amatorem to ja też nie jestem. Nagrywałem różne reakcje, ludzie mi mówili, że pierdolę głupoty i tak, ale te filmy robiłem dalej i gdy wyświetlenia chodziły w górę, przez jakiś czas wrzucałem nawet codziennie filmy i postanowiłem, że nagram O czym nawija Capital Bra. Film nie miał tyle wyświetleń na początku i byłem trochę smutny z tego. Potem sobie pomyślałem, że będę dalej robił te Hot 16 Challenge przez 2 dni. W tym czasie każdy film na moim kanale była prawie reakcja na Hot 16 Challenge 2. Później wrzuciłem film Niemiecki Rap O czym nawija Jesus i wyświetlenia nadal nie były takie mocne. Nagrałem kolejny O czym nawija Raf Camora i w czasie, gdy musiałem się uczyć i nie miałem czasu już na nagrywanie filmów, wyświetlenia poszły w górę. Dostawałem po 1000, po 2000 subskrypcji i nagrałem film Robię przerwę. I w tym czasie serio nie miałem czasu. Pomimo tego, że ledwo zdałem egzamin, było to potrzebne i podjąłem naprawdę dobrą decyzję, żeby się dalej uczyć. I po wszystkich egzaminach zacząłem z YouTube'em tak na poważnie. Nagrywałem O czym nawija Bones MC, O czym nawija Alex, Dlaczego mówię po polsku. Potem zacząłem serię Co się dzieje, którą nie robiłem dalej, ale może być, że będzie kontynuacja tej serii. No i przez prawie miesiąc wrzucałem prawie codziennie filmy. No i łącznie na moim kanale mam teraz ponad 100 filmów. 10 tysięcy nam się nie udało zdobyć w tym roku, ale 9550 tego bym się nie spodziewał, bo myślałem, że uda nam się maksimum 8 tysięcy. Mamy na kanale już ponad 738 tysięcy wyświetleń i miesiąc temu postanowiłem, że założę działalność. Jeszcze sporo z tego YouTube'a nie wyszło, ale jestem dobrej myśli i myślę, że w następnym roku zrobię naprawdę rozpierdol na polskim YouTubie. Mam takie marzenie i dziękuję po prostu. Życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku i może być, że nawet jutro wrzucę film. Nie wiem, czy się najebię, bo ogólnie to lipa. Nie można się spotykać z kumplami i mogą po prostu ci dać mandat, a tego jednak nie chcę, bo kurwa niedawno spłaciłem mój samochód. Szczęśliwego nowego roku. Na razie. Cześć.